Witam bardzo serdecznie, a to jest kolejny odcinek z serii Dreamcraft. Dokładnie tak, mamy dużo więcej modów, bo w sumie to mamy ich 80 coś, bo stwierdziłem, że to tam jeszcze parę. I tak to wyszło. Nasz ślepy pies Ruby dalej tu jest. Przydałoby się go nakarmić, ale nie mam pojęcia czym. W sensie mam pojęcia, ale nie mam nic takiego, czym mogę go nakarmić, bo wątpię, by mi marchew zjadł. Tak czy siak. Musimy zrobić ulepszenie dla naszego plecaka, by jakkolwiek się zabrać z tym wszystkim, jeśli chcemy gdziekolwiek. A ulepszenie się robi tak, potem ewentualnie tak. Więc potrzebujemy szkło, żelazo mamy, po szkło, musimy sobie pójść. Mamy trochę, ale to nam nie starczy, więc idziemy po szkło. To jest nasza misja. No, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie cloud bootsy i tak to jakoś tu hula leci i podoba wam się ta seria, co mnie bardzo cieszy, bo mnie też się bardzo podoba. Może ona nie oddaje takich 100% klimatu jak stare Let's Play Minecraft, ale może oddaje chociaż trochę taki klimat, co i tak wątpię, ale no, tak, Dreamcraft, to jest to się dzieje. Dobra, szybciutko uzbieraliśmy, mamy to, więc lecimy sobie tu. Jest tu naprawdę pięknie, ja sobie wyobrażam, jakby tu było na shaderach, ale nie, w tej serii nie ma shaderów. 100% czysty Minecraft. Oj. Nasz węgiel powiedział: idę i nie wracam. Bardzo szkoda, ale cóż, poradzimy. Nic, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, ale za to zrobisz sobie. Gdzie to jest? Tu. Cyk, mamy jedno. Zaraz będziemy mieli więcej, ale skóra, właśnie. Skóra. Ale dobra, to już rano, więc prześpimy się i będziemy mieć bodajże dzień piąty. Tak czy siak, przegrane mamy 1,5 godziny, a dzień mamy 7 już. To tydzień minął w naszym świecie minecraftowym. Potrzebujemy zdobyć krówcie. A tak dokładniej to skórę, którą już pozyskałem, lecz jest jej stanowczo za mało, więc czy skórę nam da lis? No nie wydaje mi się. Więc mamy troszeczkę przerypaną sprawę, bo no nie zdobędziemy tak łatwo skóry. To może być ogromny problem, widzowie, że tej skóry nie będziemy mieć, więc nie będziemy mieli jak zrobić sobie ulepszenie, więc sobie nigdy stąd nie wyniesiemy. O nie! No ale dobra. Pochodźmy, poszukajmy, może się uda. Zwłaszcza, że dodałem no sporo modów, więc jest ciekawie. Dobra, tego na razie jeszcze nie otwieram. Lisowy lis. Czemu on ma białe oczy? Czemu? To nie powinno tak być. Uciekse. Co to jest? Chili nie mamy. Chyba możemy sobie zrobić burgera. To co to jest? Maliny. Maliny też chyba nie mamy. Chwila, teraz się przekonamy. Nie mieliśmy papryki, chili. Dobra. Zróbmy sobie hamburgera. Czemu nie? O! Dużo mi da. Yo, Happy Meal, świetnie. Czy te pieski też mają białe oczy? Co tu się stało? To nie jest raczej żaden texture pack, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy możemy zrobić truskawki? Czy my już mamy truskawki? Chwila. Truskawki mamy, dobra. No to czy możemy zrobić skórę? Strzała jest nam teraz nieprzydatna. Ja potrzebuję skórę i nie wiem, jak ją pozyskać. To jest ten
problem. Ojej, oj. To jest ogromny problem. Ojejcia, mamy krówki, więc... O, dobra, nasz problem już zażegnany. Czy ona miała sobie białe oczy? Halo, Herobrine... O, wow. Musimy tam iść. Herobrine opętał mój świat. Mimo, że nie dodawałem modów na Herobrine'a. Może jakiś texture pack albo mod po prostu stwierdził, że... O, mamy oczy. Ale ta już nie. One mają jakby zamknięte te oczy. Nie czaję. Dobra, mamy na ulepszenie. Co w sumie, bo to mam do 5 ulepszeń. No to git, to git, to git. Najbardziej nie chcę sobie zużywać cloud boostów jeszcze, więc się tepniemy do domu. Albo dobra, jeszcze przejdźmy się po te krówki. Mieszkać tu nie będziemy, więc nie ma co się martwić o brak krówek w zasięgu. Myślę, jest to ładne miejsce, ale nie wydaje mi się, że jest na tyle ładne, bym stwierdził, że tu mam mieszkać. Czarna krówka, okej. Jest tu pięknie, no nie da się zaprzeć, ale uwierzcie mi, na tym świecie jest dużo piękniejszych miejsc do zamieszkania. Lawa. Lawa, lawa, lawa. Dobra. Kurczę, ile tych krów nagle. Dobra, ten biom to jest biom zwierząt i krówowy, więc tu musimy przychodzić zdecydowanie częściej. Siup. I cyk, cyk. O, jeszcze jedna. O, kalafior. Świetnie, kolejna zdobycz. A to maliny mamy. Tego chyba nie mam. Nie miałem, no. Dobra, kalafioru też oczywiście nie mam. Z tego co mi się wydaje. Tak, to jest kalafior? Tak, kalafior. Cyk, dobra. Pięknie. No i tu jeszcze coś mamy. Borówki. Borówki chyba mieliśmy. Zróbmy se hamburgiera. Parę hamburgierów. Tak, borówki oczywiście mieliśmy, więc dobra. O, kurczak tam był. Mamy fajną mapkę, ale tepamy się do naszego tutaj domciu. Siup. Witam, witam. Bierzemy te szkło i robimy sobie słoik. Okej. Okay. Gdzie to znowu jest? Tu. Możemy zrobić dwa, ale dwa nam są niepotrzebne. Przypadkiem zrobiłem screena. Okej. Widzę tych ulepszeń. A, potrzebowaliśmy skrzynkę, no tak. Zróbmy sobie tą skrzynię. I teraz mamy możliwość skraftowania 4 sobie takich i złotego update'u. Lapisowe? Chwila. Jak to się nazywa? Możemy mieć maksymalnie diamentowe. Złote jest lepsze od srebrnego, więc zrobimy sobie właśnie złote. Cyk, cyk. I teraz jak to ma wyglądać? Nie ma złotego PCK. Fajne, fajne, ale jak ja mam go ulepszyć? Mam to zrobić. Piew musi mieć żelazny. O no. O no. Nie mamy tyle żelaza. Nie. Kurcze pieczone. I to my teraz tak za bardzo to nic nie zrobimy chyba. Kurde. No, przydałoby się to żelazo, przydałoby się. Niezbyt fajnie, że nam go brakuje. I też dziwne, że nam go brakuje. Nigdy nam nie brakowało żelaza zazwyczaj. To trzeba będzie naprawić. Chociaż po co, skoro my znikamy stąd w tym kolejnym odcinku. Okej, okay, chwila, właśnie, zobaczmy. Te, tu mamy tak, mamy to. Ile światów? 63. Plus tu mamy 52, chwila. Calculator. Policzmy sobie. 53 plus 62. To już nam daje 115 światów.
Plus, no, zwykłe biomy, no to tam nie wliczamy. Tu mamy jeszcze nie. I tu też nie. Więc łącznie mamy 115 biomów ponad, bo tu nie ma jeszcze jednego, z jednego moda, więc mamy ponad, no, około, powiedzmy, 160 biomów. No i co, zatkało kakao. Dobra, te odbycy w kopalni to będzie raczej good sprawa. Błędem na pewno, z pewnością było nie wzięcie pochodni, ale też błędem było nie posiadanie węgla. Ja naprawdę tu tego złota nie widziałem? Jest niemożliwe. No cóż. Dobra. Niezbyt fajnie to wygląda. To szkielet, au. Dobra. Let's go! Siema, zombie. Ui! Żelazo, żelazo, żelazo. Zombiaki, zombiaki, zombiaki. Żelozombiaki, żelozombiaki, żebiaki. Zomblazo, zomblazo, zomblazo. To jeszcze nie wystarczy, jeszcze jedno żelazo. Chyba. Nie, no tak, jeszcze jedno. Musimy się stąd wydostać. Nie, no zawsze gdy nagrywam. Nie, 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 to jest klątwa. Pozdro Tiger, jak już piszesz mi podczas nagrywki. Nie! Żelazo! Jest brakujące nam 3-4 elementy. Ale zwieźmy se tu, póki jesteśmy. A, to jest to, dobra. No to znikamy. Siup. Dobrze, dobrze. Przepal mnie to, proszę. Świetnie. Hamburgeros. Dobra. Bardzo, bardzo fajnie. Możemy Lucky Blocka zrobić, ale nie wiem, czy chcę. No na pewno na razie nie, bo nam żelazo zużyje, a go potrzebuję bardzo. Cyk. I teraz robimy sobie cyk, cyk. What? Użyj skóry jako szablonu i połącz z plecakiem podróżnej galerii poziomu w stole kowalskim. Stole kowalskim. Jak się robiło stół kowalarza? Stół. To nie tu. To nie, to bardzo nie tu. Stół kowalski. Dobrze, że zrobiłem nadmiar. Zdobyłem, nie zrobiłem. Cyk. I cyk. I teraz cyk, cyk. Działa? Jo, działa, dobra. Więc chyba możemy się powoli stąd wynosić, lecz ja bym jeszcze tego nie robił. I ja bym bardzo chętnie się udał na tamtego dungeona, co widzieliśmy go. Więc tak też zrobimy w tym momencie. Sobie tu to rzeczy odłóżmy. I mamy żarełko i ruszamy na przygodę. Chociaż inne żarcie też by się przydało, ale dobra, mamy hamburgery. To git. A, pójdźmy rano może. I w kolejnym odcinku chyba ruszymy na przygodę w świat, szukając miejsca na dom. Więc chodźmy w tamto miejsce, albo się tepnijmy w sumie, by zaoszczędzić czasu. To, o, jakiś krater, to się tu tepnijmy, ale tu, jak widzicie, mamy jakieś 4 takie mosty zrujnowane. Ciekawe. Okej, okay. To wygląda zacnie, ale ja tu i tu widzę węgiel, więc ja sobie polecę tylko potem węgiel, zwłaszcza, że już nam go brakuje. Okej. Okay.
Weźmy ten tu. Węgla nam bardzo brakuje, a węgiel jest na wagę złota w tym świecie, że to tak powiem. Nie żartuję. Ale ogólnie w sumie w Minecrafcie węgiel jest na wagę złota. Zawsze każdy potrzebuje, każdemu brakuje i nikomu się nie chce tego kopać. To jest zawsze tak z węglem, nie? Więc no, warto czasem sobie trochę tego wykopać. Trochę sobie chwilę pokopać i potem mieć niż nie mieć. Tak, wiem, że tam jeszcze był pędy jakieś. No, żelazo i... Okej. Czujcie wioski pod ziemią? Fajne by to było. No, Minecraft musi iść w stronę rozwoju. Zdecydowanie. Dobra, czy my jesteśmy w stanie stąd wyjść? Chyba tak. Rękawice w ogóle z pierwszej osoby wyglądają jakbym grał skinem Kaiko. Po co dla osób, które wiedzą, kto to Kaiko. By the way, byłem na meetupie z Kaiko kiedyś w Poznaniu i mam z nim kubek, koszulkę chyba miałem, mam też oczywiście zdjęcie z nim i książkę z autografem. Ale zdjęcia wam nie pokażę, chociaż chyba mam je na Facebooku, ale nie pokażę wam, bo wygląda na nim bardzo młodo. No, dlatego. Ale tak, mam zdjęcie z Kaiko. To jest żaden blef. A wy co? Ty jakiś Gen Z oglądasz? No, żartuję. Lubię Gen Z. Dobra. Co to jest? Z czym mamy do czynienia? Wow. Chcę tam dojść. Oj. Za to kocham Cloudboosty, że się wszędzie dostaniesz. Co to jest? To czarny bez? Czarny bez. A czarnego bzu chyba nigdy nie miałem. No dokładnie. No i dobra, warto znaleźć nowe rzeczy. To jest chyba zwykły most, wiecie? Tak, to są zwykłe mosty. Ale za to bardzo fajne, przyjemne i fajnie, że takie coś się respi na tym świecie. Szpinak? Szpinak chyba mamy? Też nie mamy? Wow. Dobra. Co to jest? To na pewno mamy. No dobra. Co jest? Granat, co to jest? Jakie piękne drzewa, to też piękne drzewo. Co to? Plus, plus. Piękne. Weźmy. Jakie to piękne, ja chcę to wykopać, wydobyć. Nie mam siekiery żadnej. O nie. No cóż, chwilę później, widzowie. Timelapsik, nie no. Okej, to jest jakiś sposób. I... Syk, czy będzie lag? Nie stało się nic. No cóż. Chwilę to zajmie. Cyk. Okej. Wow. Wow. Mamy to. Okej. Lag... Chyba laga nie było. Ale mamy to. Skyris log i cała siekierka nam poszła, więc no. Granny Schmidt. Okej, Mike Schmidt.
dla tych, co wiedzą, o co chodzi. No dobra, mogłem sobie w sumie to ściąć, ale ściąłem to największe. I zobaczmy, co my dostaliśmy. Dużo jakiegoś, jakiś lin, jabłuszko zielone, saplingi i ładne naprawdę drewno, więc... Jesteśmy na plus. Właśnie, to jest jakaś ładna trawa. What the fuck? Dobra, jest to ciekawe. Dobra. To będzie chyba tyle, jeśli chodzi o ten film. No bo nie wiem w sumie, co tu jeszcze mogę mówić, więc... Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia i pa, pa!